Opryskiwacze Horschlepp serii VN i VL zdobyły zaufanie w wielu krajach. W tym czasie na niektórych rynkach stało się oczywiste, że opryskiwacze samojezdne wymagają wyższych mocy silnika. Aby spełnić wymagania, Horschlepp VN będzie teraz dostępny z silnikami o pojemności 8,7 litra i mocą 400 i 460 koni mechanicznych. Oprócz nowego silnika w opryskiwaczach samojezdnych zmodernizowano również kabinę, dzięki czemu maszyny te spełniają najnowsze wymagania i oferują maksymalny komfort. W kabinie znajduje się zaawansowany terminal, a podłokietniki joystick zostały specjalnie przystosowane do prac związanych z pielęgnacją roślin. Standardowo kabiny są przystosowane do filtracji czwartej kategorii. W przyszłości jako opcja dostępne będzie pneumatyczne czteropunktowe zawieszenie kabiny, co jeszcze bardziej zwiększy komfort jazdy. Aktualnie gama opryskiwaczy samojezdnych Horschlepp została poszerzona o kolejny model VT. Ten model to odpowiedź firmy Horsch na zapotrzebowanie rynku na wydajne, kompaktowe samojezdne opryskiwacze ze zmienną regulacją rozstawu kół. Dzięki płynnej regulacji toru jazdy, Lepp VT to doskonała maszyna dla gospodarstw rolnych i usługodawców zajmujących się uprawami mieszanymi. Rozstaw kół można regulować w zakresie od 1,8 do 2,4 metra. Prześwit opryskiwacza wynosi około 1,3 metra. Horschlepp VT bazuje na modułowym systemie dobrze znanego i sprawdzonego modelu PT. W modelu VT dostępny jest silnik o pojemności 6,7 litra o mocy 230 i 300 koni mechanicznych z normą emisji spalin Stage 5 oraz 210 i 280 koni mechanicznych z normą Stage 3. Aby zapewnić najwyższy komfort jazdy z możliwością regulacji rozstawu kół, firma Horsch w oparciu o wieloletnie doświadczenie z maszynami Lepp PT i VN opracowała nową koncepcję osi. Oczywiście nowy model jest również wyposażony w nową kabinę, teraz dostępną we wszystkich opryskiwaczach samojezdnych Horsch.